Good morning, my friend, jakby powiedzieli na turecko-arabskim kanale, lub yo, jakby powiedzieli na murzyńskim. Ale że jesteśmy w Polsce, to witajcie. W tym filmie przetestujemy kolejny mikrofon. Mikrofon jeszcze droższy, uznawany za jeszcze lepszy, uznawany za superancki mikrofon. Tym razem będzie to Maono model AUPM 466TR, czyli mikrofon już studyjny, półprofesjonalny albo profesjonalnym, niektórzy go nazywają. Samo opakowanie, być może rozpoznajecie je po tym, że na YouTubach bardzo dużo różnych YouTubierów kręci takie materiały z tymi mikrofonami, że są takie super, że wiecie, wow, i na grafikach co do tych mikrofonów zawsze otwarte gęby mają. Z szokiem, jakie to jest super. Powiem Wam, testujemy, to już trzeci jest mikrofon, niedługo przyjdzie czwarty. I powiem Wam, dla mnie jest to trochę dziwne, że wszystkie mikrofony, w ogóle jak większość sprzętów, jakie testujemy, czy w ogóle jakiekolwiek sprzętów możecie kupić, to są rozpoznawalne po tym, że produkują je randomowi jacyś Chińczycy. Produkt wyprodukowany przez Chińczyka. Random 30 357 000 na przykład, nie? Do czego ja piję? Do tego, że ja nie wiem, czy w Europie się coś jeszcze produkuje, czy już naprawdę jakieś tam pojedyncze sztuki czegoś się produkuje, skoro w każdy sprzęt jakiejkolwiek firmy, czy cokolwiek nie kupujemy, tańsze czy droższe, to i tak jest produkowane prawie zawsze w Chinach. Dziwne, nie? A Was interesuje przecież mikrofon. Słuchajcie, mikrofon ten kosztuje około 70 zł. Opakowanie takie jest już lepsze, nie? Zobaczcie, wszystko jest profilowane, żeby tam w nim włożyć. Zaraz Wam pokażę, co tam w środku było. Tego nie zakładam, ale jest tam gąbka akustyczna na mikrofon sam. Instrukcja obsługi jakaś jest, w końcu pokazana, jak obsługiwać mikrofon, jak go tam podłączać. No wiecie, to jest proste, ale jest, bo niektórzy ludzie mogą nie wiedzieć, jak mają pierwszy raz z tym styczność. Sama głowica mikrofonu jest spoko, nie? Wygląda dobrze, chociaż to jest plastik, jest leciutka. No ma tą regulację, pokrętło regulacji głośności, to pokrętło działa w porządku. Podłączenie na USB, jak widzicie, jest odpinane. Ogólnie wygląd cały tego jest spoko, nie? Jest bardzo fajny. Głowica do zamocowania mikrofonu na statywie jest o tyle fajna, że tutaj ma piankę, więc jak wkręcacie w nią mikrofon, to on jest taki jakby trochę wygłuszany. Na miękkiej poduszce on sobie leży, przez co tych drgań takich nie będzie miał. Statyw ku zdziwieniu jest, tych nie lubię, tych statywów na trójnogach, ale ku zdziwieniu, no tutaj jest plastik, ale nogi są stalowe, ciężkie nogi, one są w porządku jak najbardziej. No i ten kabel odpinany, podpinany USB do mikrofonu. Zanim przetestujemy, pamiętajcie, testowaliśmy mikrofonów już kilka, Mozosa, Hero, niedługo będziemy, teraz testujemy tego Maono. Po samej nazwie firmy Maono to już by było wiadomo, że to jakiś Chińczyk wymyślił, bo Europejczyk by aż takich nazw chyba nie był w stanie wymyślić dziwnych. Ale to jest bardzo taki, wiecie, zacny mikrofon. Mają swoją stronę internetową nawet, mają nawet sterowniki do niektórych modeli mikrofonów, więc to jest taka firma, która stara się udawać, albo może jest, nie wiem, lepszą firmą produkującą sprzęt studyjny. Powiem Wam też, ja już wiem, jak działa ten mikrofon. Jest naprawdę niezły, nie? Czysty dźwięk, zaraz zobaczycie. I tak przypomnę Wam, że nagrywaliśmy już ten Hero, Mozos, niedługo Tenor, będziemy też testowali mikrofon. Wszystkie testujemy mikrofony w ten sam sposób. Surowe pliki audio dostajecie, czyli najbardziej miarodajne, jakie mogą być pliki, żebyście sobie porównali dźwięk z tych mikrofonów. No i zaraz przejdziemy do tych plików już samych surowych. Będziecie widzieli audio, mnie już nie będziecie widzieli, to teraz Wam powiem, czy ten mikrofon jest fajny. Powiem Wam, jeżeli szukacie mikrofonu, który nagrywa czysto Wasz dźwięk, czyli taki dźwięk, jak mówicie, sami siebie, że słyszycie tak, jak słyszycie, to ten będzie tak nagrywał, ale nie jest do końca też ten mikrofon taki superancki. Mimo że szumy własne ma bardzo znikome, więc pod względem jakości dźwięku, jego naturalności jest bardzo fajny i pod względem szumów własnych też jest bardzo fajny ten mikrofon. No dobra, przejdźmy już do testu właściwego, czyli jak działa naprawdę ten mikrofon. Jeszcze tylko Wam pokażę wygląd, jak go już skręciłem w całości. No to na statywie jest tak, statyw oczywiście jest regulowany, możecie pochylenie sobie tego mikrofonu regulować. Cały mikrofon wygląda w ten sposób. No i oczywiście możecie tą gąbkę jeszcze akustyczną na niego zamocować, żeby ona sobie działała. Dobra, no nagrywam teraz na tym właśnie mikrofonie. Sprawdzamy, jakie są w nim ustawienia. Powinno być 100% poziomy. Jak widać, są 100% poziomy. No i teraz tam amplitudę, nie? Bo tak jak Wam w wcześniejszych testach pokazywałem, tam były amplitudy. I tak samo tutaj.
No i amplituda nagrywania z tego mikrofonu, czyli tak jak widzicie, jest dosyć spora. Nie jest jakaś olbrzymia, ale jest dosyć duża. Teraz tutaj gmerałem przy mikrofonie, to dlatego takie szumy. Słuchajcie, no i amplituda nagrywania z mikrofonu, jak widzicie, jest całkiem niezła, całkiem przyzwoita. Przy krawędzi maksymalnej głośności. Ustawienia, już Wam mówię, są systemowe 100 i na samym mikrofonie regulator głośności też rozkręcony na 100. Teraz, szanowni widzowie, posłuchajcie ciszy, którą generuje ten mikrofon, czyli w zasadzie nie chodzi o ciszę, ale chodzi o szumy własne, które będzie generował, czyli na chwilę stulę gębę i będziecie mogli posłuchać ciszy. To właśnie była jego cisza. Jeżeli chcecie dokładnie sprawdzić tą ciszę, jak ona wyglądała, no to wystarczy przecież, że cofniecie się do tego nagrania, puścicie tą ciszę i zapauzujecie, to zobaczycie różnicę, najlepiej na słuchawkach. Oczywiście zobaczycie różnicę, jaka występuje między szumem tła. Od razu Wam mówię, ten mikrofon ma bardzo małe zakłócenia własne, to jest bardzo duży plus, nie? On ma małe zakłócenia własne, to jest duży plus. A druga rzecz, ten głos, który słyszycie, do którego ja was rozmawiam z wami, drodzy radiosłuchacze, no to jest dobrej jakości, nie? Jest taki, jak mówię, to taki jest też głos słyszalny. On nie przetwarza tego głosu jakoś komputerowo, że brzmi zniekształcenie czy w sposób dosyć syntetyczny. No i słuchajcie, jeżeli miałbym ocenić ten mikrofon, to powiem wam od razu, że w skali 1 do 10, jeżeli chodzi o jakość dźwięku nagrania, to bez wątpienia samemu dałbym mu ocenę taką 8,5 na 10, jest bardzo zadowalający. Natomiast co do ceny i tej jakości, to jeszcze nie miałem wszystkich mikrofonów, ale jest jednym na pewno z lepszych mikrofonów, które miałem do tej pory. On kosztował 7 dych i na pewno jest, powiem wam, godny polecenia. Jak szukacie dobrego mikrofonu, który fajnie będzie jakościowo nagrywał dźwięk, na pewno ten ma ono. Kurde, co to za nazwy są wymyślne. Na pewno jest jednym z lepszych. To jest mikrofon oczywiście na podłączeniu USB. No i z mojej strony to tyle. Porównajcie sobie te nagrania z różnych mikrofonów. Pamiętajcie, wszystkie testy mikrofonów, które robię w ostatnim czasie, robione są dokładnie jeden do jednego, w tej samej próbie, w takich samych wariantach. A więc będziecie mieli najlepsze porównanie po prostu, odsłuchując nagrań z testów tych mikrofonów. Z mojej strony to tyle. Myślę, że produkt jest dosyć godny polecenia, a nawet godny polecenia. Naprawdę jest całkiem fajny ten mikrofon. Jeszcze niedługo przetestujemy tenora i wtedy zamkniemy się już chyba w tych testach, co jest takie najfajniejsze. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam was na następne. Trzymajcie się. Cześć.